Come and dance and deliver it them sweet. Clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall that we meet. Clap your hand and slap your hand and slap your hand and slap your hand and slap your hand up, your hand up, your hand up, your hand up, shake down. Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w setnym materiale z serii Assassin's Creed Unity i dzisiaj w dalszym ciągu będziemy sobie kontynuować misję z cyklu Tajemnicze Morderstwa. Zaczynam z tego samego miejsca, co skończyłem poprzedni odcinek, ponieważ nagrywam odcinek teraz za odcinkiem. Co ona mi wlazła tu w kamerę? Dobra. Dobre jest właśnie też to, że w kamerze mam ścieżkę dźwiękową, mikrofon wbudowany i osobno mi ścieżka dźwiękowa idzie także z kamery. W razie czego, jakby mi właśnie Avermedia nie zaskoczyła i nie nagrała ścieżki dźwiękowej, ja tą ścieżkę dźwiękową mogę podłożyć z kamery. A jeśli ani z tego mi po prostu ścieżki dźwiękowej nie nagra, to w ogóle będzie bez głosu odcinek, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Mamy 32 474 livry, 2 punkty synchronizacji, 9515 punktów Redo i 55 punktów Helixa. Przejdźmy do bazy danych, akta spraw i tutaj mamy misję z poprzedniego odcinka, ciało polityczne. Przelecimy sobie, bo to wszystko widzieliśmy. Poprzedni odcinek był długi, miejmy nadzieję, że ten będzie krótszy. Encyklopedia, tu mamy coś, ludzie, grupy. I mamy Feu i Lanci. Podobnie jak niemal każda frakcja polityczna w Zgromadzeniu Narodowym, Feulianci stanowili odłam rewolucyjnych Jakobinów. Feulanci jednakże sprzeciwiali się całkowitemu zniszczeniu monarchii i liczyli na wynegocjowanie podziału władzy pomiędzy koroną a zgromadzeniem. Ich wpływy doznały poważnego uszczerbku po tym, jak Ludwik XVI wraz z rodziną podjął próbę ucieczki do Varennes. Nie mamy tej grupy zdjęcia, lecimy dalej. La Cabinet Noir, czarny gabinet. Le Cabinet Noir. W dosłownym tłumaczeniu czarny gabinet funkcjonował od czasów Ludwika XV i był jedną z tajnych służb państwowych zajmującą się cenzurowaniem poczty na drodze systematycznego szpiegowania. Listy po przechwyceniu były umieszczane w małej teczce z czerwonej skóry, której zawartość określano neutralnie jako zagraniczne gazety. Jako nastolatek też miałem małą teczkę z czerwonej skóry, w której ukrywałem sobie zagraniczne gazety. Pomieszczenia, w których urzędowali pracownicy tajnej służby, były połączone bezpośrednio z biurem dyrektora generalnego poczty nadzorującego kabinet Noir. Listy wymagające kontroli wkładane przez specjalny otwór trafiały do wyspecjalizowanych agentów. Mogące zainteresować króla listy sprawnie otwierano i wykonywano ich kopie. Król, jeżeli uznał to za stosowne, kierował je do swoich ministrów. Zgromadzenie Narodowe podjęło próbę ograniczenia kabinet Noir, ale usługi tej komórki były zbyt cenne. Czarny gabinet działał jako jednostka szpiegująca aż po czasy napoleońskie. Mamy tej grupy zdjęcie. Dobra. Miejsca jeszcze mamy, kościoły, no i mamy La Madeleine. Kościół de la Madeleine znajdujący się przy bardzo eleganckiej, tutaj widzimy błąd ludzi spolszczających, eleganckiej Faubourg Saint-Germain został zaprojektowany przez Juliana Martina Coutura, który inspirował się Église Sainte-Geneviève Jacquesa Germana Soufflota, czyli przyszłym Panteonem. W roku 1789 po zdobyciu Bastylii budowę praktycznie wstrzymano. Odlano tylko fundamenty i postawiono wielki portyk, a 30 grudnia 1791 roku zgodnie z nakazem prace budowlane stanęły. Rewolucja nie darzyła religii sympatią. Po egzekucji w 1793 roku Ludwik XVI został pochowany za tym kościołem. Rok później piwnicę wynajął handlarz winami, który przechowywał tam swój towar. Budynek ukończono dopiero w XIX wieku. To dość delikatne określenie, innymi słowy templariuszy. Okej, mamy ten kościół. Wszystko tak pod katedrę Notre Dame, widzimy te witraże zrobione. Dobra, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze czytanie.
Przejdźmy sobie teraz do Cafe Triad, mamy pełną skrzynię, wybierzemy przychody i zabierzemy się za misję, o ile ona jest dostępna na mapie. Jeśli nie będzie, wejdziemy sobie we wskaźnik postępu, włączymy śledzenie, jeśli jej nie zauważymy, to przechodzimy do kolejnej części gry, można powiedzieć. Ok, idziemy do zielonej skrzyneczki. Gościa nie ma. Coś, jakiś dziwny obraz mi się tu zrobił. No i zbieramy całej skrzyni. Ok. Naprawdę fajne to jest, to Cafe Triad. No i mamy teraz 75666 livrów. Okej. Wejdźmy w mapę i poszukajmy tej misji, choć wątpię, że ona będzie na mapie pokazana. Czyli tak jak myślałem, nie ma już na mapie tych misji. W poprzednim odcinku była ostatnio pokazana na mapie. Tak więc wejdźmy sobie wskaźnik postępu i tutaj wejdźmy sobie w tajemnicze morderstwa. I mamy tutaj misję pod tytułem Śmierć w Zamtuzie. Poziom trudności 1 diamencik na 5, najłatwiejsza, coś będzie w nagrodę, jakaś broń. Rozwikłaj sprawę brutalnego mordu prostytutki. O kurwa. Włączyliśmy śledzenie, ale czy to nam pokaże tutaj? Widzicie, nie pokazuje nam tutaj tego. Nie wiem, co tu się tak naprawdę dzieje z tym. Ale nie chce nam tej misji pokazać. Nie wiem dlaczego. Na mapie także jej nie widać. To ciekawe, kurde, czy one dopiero będą odblokowane po ukończeniu sekwencji, czy jak? Ale to jest jeden diamencik na 5, nie powinno tak być. To jest właśnie ciekawe. Ale to masa, ile tych skrzyni, Jezu. No niestety, nie zrobimy sobie w tym odcinku tajemniczych morderstw. Nie ma szans. Wyłączymy śledzenie. No to za co się zabierzemy? Misję trybu współpracy na razie nie, bo jeszcze nie mam PlayStation Plus aktywowane. Szczeliny Helixa. Dwa są zablokowane. Szkoda, że nie można od razu ze wskaźnika postępu przejść do tej misji, tak jak z misjami głównymi. Paryskie opowieści. Zobaczmy, czy nam pokaże, tak z ciekawości. Chuja, nie chcę pokazać tego na mapie. To ciekawe, wam powiem. To co, chyba czas na zagadki Nostradamusa, nie? Tego jeszcze nie robiliśmy, mamy 0%. Setny odcinek, no to będę mógł wam pokazać. Policzmy, ile tych misji jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na 18 misji. Okej. To rozpocznijmy tą w takim układzie. Zagadki Nostradamusa, Mercurius. Poziom trudności 1 diamencik na 5. Nagrody 500 livrów plus jakaś nagroda. Rozwiąż zagadki, by odzyskać fragmenty dysku Nostradamusa. Cele, odszukaj symbol. Śledźmy to w takim układzie. Ale tego też nam nie pokazuje. To jest w ogóle coś... A my już mamy tą misję aktywowaną. Co ciekawe. Ale jak mam go odszukać, to ja nie mam pojęcia. Wejdźmy w bazę danych może jeszcze raz. Akta spraw to nie będzie to. Samouczki też nie. Kurde, jestem ciekaw, jak na jakiej zasadzie to tu. Wiecie co, może najpierw przejdźmy sobie do innej misji. Przejdźmy sobie do tej misji w takim układzie na razie. Nazwa misji Gemini. Poziom trudności 3 diamenciki na 5. No to jest to samo. Przejdźmy sobie tutaj i pewnie szybką podróżą przejdziemy sobie tutaj jak najbardziej. Okej, zaraz sobie tam przejdziemy i zobaczymy, na czym to polega. Nie wiem właśnie, jak to wykonać, ale coś pokombinujemy.
Kurde, muszę mieć oczy tu. Muszę patrzeć, czy kamera nagrywa, czy nagrywarka nagrywa, czy czas leci. Czy konsola się nie pali. Co to za śmieć jebany? Jakiś śmieć mi tu wpadł. Dobra, ile my mamy do tej misji? Niecałe 100 metrów, okej. To co, zaskoczymy sobie tutaj. Okej, sprawdźmy sklep. Wszystko mamy, okej, gra muzyka. Kurwa, teraz muszę to przeskakiwać. O, tu mamy wydarzenie w tłumie, powal złodzieja. Zaraz go złapię, on mi się tu nawinie. Noż kurwa, twoja rozczochrana, nie złapałeś go. Leć za nim. Dobra, mam go. Więc mamy 32 z 60 wydarzeń w tłumie. Dokładnie. Lecimy dalej. Do tej misji. Trzy diamenciki na 5, tak więc to nie będzie taka prosta misja. Tak mi się wydaje. Kurwa, obszar zastrzeżony tu jest. Spadajmy z tego. Fuck. Fuck. A to snajper mnie wyhaczył. Kurwa, następny by to szlak. Ale tym razem nie snajper. Tu mamy na tej strefie te zagadki. No to mamy. Dobra, akceptujemy i śledzimy w takim układzie. Już wykonujesz misję. Czy chcesz, aby aktywne zadanie zostało zastąpione misją? Tak. Pierwsza zagadka. Na skraju stolicy, gdzieś w cieniu pod murem, kałuża łez płonie ogniem wyrzutków. Aha, musimy chyba to rozwikłać, w którym miejscu się znajduje ten dysk. Chyba tak mi się wydaje. Na skraju stolicy, gdzieś w cieniu pod murem, kałuża łez. Poszukajmy w takim układzie. Nowy cel. Rozwiąż pierwszą zagadkę. Nie wiem, czy ja to mam pod wzrokiem orła, czy jak. No co, pierdol? No. Przeszukajmy go sobie. No nie wiem, obejdźmy to dookoła i ja nie wiem, na czym to naprawdę polega. No, mamy cień. Kurwa, snajper. Jak mam tu łazić? A może tutaj coś? Nic tu nie widzę, kurde. Wejdźmy jeszcze raz na tą górę. Nie kojarzę, nie, w ogóle nie jestem pewien, o co tu chodzi. O co tu, kurde, kaman. Tu mamy coś narysowane. Interakcja. To tu mamy tylko to. Płonie ogniem wyrzutków. Ciekawe. Kurde, no nie kumam, o co tu chodzi. To na pewno gdzieś tu w pobliżu. Innej rady nie ma. A może tutaj coś? W cieniu pod murem. W kałuży. No nie kumam, co tu musimy w ogóle znaleźć. Ale jak rozwiążemy pierwszą zagadkę, to z kolejnymi nam pójdzie łatwiej. Może tutaj? A, tam mamy zielonych, myślałem, o co tu chodzi. W ogóle koniec mapy mamy. W ogóle tu jest kokarda. Może ją sobie wezmę przy okazji, kurde. Okej, mamy 20 na 21 zebrane w tej dzielnicy.
Zebrane kokardy 100. Nowy typ koloru odblokowany. O proszę. No to sprawdźmy. Dostosowanie postaci. Wybrane wyposażenie. Wyposażenie. Kolory. O, chyba ten, nie? Nie. Ten? Nie. Ten już zakładaliśmy. To który to nowy? A nie wiem, jebać to. Fajny mam kolor. Mój ulubiony, można powiedzieć, tylko trochę za ciemny. No do, koszulkę mam w takim kolorze. 10 tysięcy mamy już w skrzyni. Czekajcie, ja coś tutaj zauważyłem. Co za lampa. Kurde, no nie kumam, o co tu chodzi, serio. Nie mam pojęcia. Nawet pod wzrokiem orła nic nam się nie wyświetli. Nic kompletnie, nic a nic. Nic, wróćmy się jeszcze tam, gdzie byliśmy. Nie kumam, naprawdę nie kumam, o co tutaj chodzi. Na pewno fajne te zagadki są. Sama właśnie, samo to, że to są zagadki. Czyli trzeba je rozwiązać. W ogóle mamy na pewno ten wpis w bazie danych. Jeszcze raz bym sobie go przeczytał. Nie to, baza danych. Akta spraw Gemini. O, Merkurius, Merkurius też tu mamy, nie zauważyłem. Aha, i też tropy mamy tutaj. Na skraju ulicy. Na skraju stolicy, gdzieś w cieniu pod murem. Kałuża łez. Płonie ogniem wyrzutków. I taki znak mamy. Może ten znak też o czymś mówi. Jakiś taki łuk trzeba znaleźć tego muru. Gdzieś tutaj w pobliżu. Ej! Co się boisz? Okay. Po zabawie tutaj ich eliminuję, bo mamy skrzynię. Jeszcze do tego gościa. Okej. Okay. Spróbujmy ją otworzyć. Na drugi poziom jest. Dwa rygle i 5 wytrychów. Jeden. Udało się. I drugi też. Pięknie. Okej. Okay, mamy 6000 livrów aż. 12 na 40 zebrane w tej dzielnicy. Dobra, ale czas na zagadkę. Kurka, ja tutaj nic nie widzę. Pod wzrokiem oru... Jest! Patrzcie to! Interakcja. Druga zagadka. Tam gdzieś śpią zmarli, czuwają kamienne oczy strażników niestrudzonych. Tak po śmierci, jak i za życia. Tam, gdzie śpią zmarli, czuwają kamienne oczy strażników niestrudzonych. Tak po śmierci, jak i za życia. O cmentarz tu chodzi? Mamy cel zrealizowany. Teraz będzie rozwiąż drugą zagadkę, właśnie. Czyżby chodziło o cmentarz? Kurde, takie tu słońce, że nic nie widzę. To nic, tylko biegać w koło z tym wzrokiem orła.
Nie wiem, przejdźmy wzdłuż tego muru. Tam, gdzie śpią zmarli. To raczej nie tutaj. Czekajcie, chyba mamy cmentarz. Dokładnie. Kamienne oczy. Kurde, nic z tego nie kumam. O, zabij przestępców, wydarzenie w tłumie. Okej, mamy 33 z 60 wydarzeń w tłumie. Ocen się, bo nie mogę go przeszukać. No idź stąd. No. Ała. Kurde, no, ciekawe to, muszę powiedzieć, bardzo ciekawe. Jeszcze raz muszę sobie to przeczytać. Tam, gdzie śpią zmarli, czuwają kamienne oczy. Strażników niestrudzonych tak po śmierci, jak i za życia. Kurwa, nic z tego nie kumam. Rzeczywiście, 3 diamenciki, a co dopiero 5 na 5? Powiem wam, że masakra. Może tutaj coś? Albo może chodzi o tą strefę zastrzeżoną? Bo tam pisze strażników coś tam, coś tam. Kurwa, znowu powar złodzieja. Jak on tam biegnie? Jak już zacząłem, to już biegnę. Dobra, mamy go. Lecimy tam z powrotem. 34 z 60 wydarzeń w tłumie. Może tutaj? Jakieś namioty? Chuje muje. Kurde, no na pewno cmentarz chodzi, tylko ja tam nic nie widzę. O Jezus Maria, no. To jeszcze dłużej nam może zajmować te misje niż... niż tajemnicze morderstwa, naprawdę. Pierwsza zagadka była nawet łatwiejsza niż ta druga. Kurde, 18 tych zagadek jest całkiem sporo. Jeszcze raz muszę to obczaić. Tam, gdzie śpią zmarli, czuwają kamienne oczy. O co to chodzi? Strażników nie... Czuwają kamienne oczy strażników niestrudzonych. Kurwa, muszę się normalnie usiąść, bo mnie już... Tak po śmierci, jak i za życia. Kurwa, no nie kumam nic z tego.
kumam. Co mnie interesuje, mnie wydane punkty synchronizacji? Na co mam wydać, kurwa, jak za mało ich jest? Wiecie co, to musi być tutaj, na tej strefie zastrzeżonej. Nie ma innej rady. Muszę się tu wyspinać. A w dupie to mam. No nic tutaj nie widzę, kurde. Kurwa, no będę tak błądził. Tu sobie możemy zejść jak najbardziej. Pójść zaliczyć te głupie wydarzenie w tłumie. Przeszukajmy. Nie mogę przeszukać. Ja pierdolę, tu jest jeszcze jeden. Spadać. Najlepiej to tak to załatwić. Widzicie? Telefon mi się teraz wyłączył. Jaja zajebiste, kurwa. Telefon się nadaje do wyjebania. Teraz nie wiem jaki czas. No ja tu nic nie widzę, ja pierdziu. A może coś tutaj? Trzeba na tych uważać. Ale ja tu nic nie widzę. A może pod ziemią? A tu jest ten szpital. Chyba. Pamiętacie, jak myśmy tu chyba mieli tajemnicze morderstwa? Albo to jest szpital, albo mi się wydaje. Ja pierdziele, gdzie to może być? No, to jest ten szpital. Nie rozwiążę tego chyba w jednym odcinku, nie ma szans. Tu jest już wyjście. Ale lipa. Czekajcie, jeszcze tu coś mamy. O, fuck, idą tu. Przecież ja tu nic nie widzę. Demain, quoi, pour les moins.
No ja pitole. Czekajcie, pójdźmy sobie jeszcze wzdłuż tego. O! Kurwa, co za... baran. Jeszcze tu mamy. Tego nie zauważyłem. Aha, tu zejdę tam. Ale jeszcze tam mamy wejście. Nie, nie mamy. A, tutaj jest, dobra. O kurde, snajperzy. No nic tu nie widzę. Jakby ten niebany z Rogorła jeszcze się nie wyładowywał. To nie ma nic wspólnego chyba, no tu ani cmentarza, ani chuja muja. Tu są jakieś schody, ale co za schody? To ciekawe. Tutaj to tym bardziej nie. Jezus Maria, gdzie ja wlazłem? Czekajcie, tam było przejście. Chyba tak. Dokładnie. Drzwi na pierwszy poziom otwórzmy sobie na wszelki wypadek. Lekarstwo by użyć. Tyle co, ale się udało. A, tu jeszcze nie wejdę. Tam wejdę. Nie no, zaraz sobie będziemy kończyć odcinek, bo to już za długo trwa. Będziemy sobie kontynuować tę misję w kolejnym odcinku. Tu jest wejście. Uzupełnijmy sobie wszystko za 260 livrów i zostało nam 82 136 livrów. Jedną zagadkę udało nam się rozwiązać, ale drugiej raczej nie rozwiążę na razie. Boże, tędy nawet nie przejdę. O masakra. Przepędź atakujących. I już, 35 z 60 wydarzeń. Starczy o broń wyciągnąć. To trzeba na spokojnie, a ja już teraz stopera nie mam ani nic. Tak więc nic, na razie to by było na tyle. W następnym odcinku sobie będziemy kontynuować dalej tę misję. Pokażę wam jeszcze, tutaj mamy 82 141 livrów i 9715 punktów credo. Nic więcej się nie zmieniło. Sprawdźmy wskaźnik postępu. W sumie synchronizacja 56%, różne mamy 45%. Tutaj się nic nie zmieniło. Zbieraliśmy skrzynię, mamy 31%. Tak to wygląda. I zbieraliśmy kokardy. Mamy 78%. Tak to wygląda. Dobra, więc to by było tyle na ten odcinek. Tak jak mówię, w następnym odcinku sobie w dalszym ciągu będziemy kontynuować tą zagadkę Nostradamusa. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!